Uwaga! U nas też dostaniesz 500+. Do każdego zakupu biżuterii złotej i srebrnej dajemy w prezencie bon jubilerski o wartości 500 zł. Warto skorzystać. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Komplet ze złota na chrzest i komunię czy złote obrączki ślubne o 30% taniej. Biżuteria złota do 30% taniej. Biżuteria srebrna za połowę ceny. W promocji Pandora. Kupując dwa wyroby, trzeci otrzymasz gratis. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Zwiększ swoje plony. Szeroki wybór nawozów w super cenach. W ofercie także środki ochrony roślin. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nabijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy Obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Jest czwartek, pora na magazyn miejski. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy. Kalisz stara się o dotację z nowego rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Jako miasto Kalisz możemy uzyskać dofinansowanie maksymalnie na dwa zadania. Wsiądź do pociągu, nie byle jakiego. Kaliszan w podróży zabierze nowy skład ELF. Przejazdy są bezpłatne, tak samo tutaj zwiedzanie, cała trasa turystyczna, którą przygotowują przewodnicy kaliscy, również jest bezpłatna. Gry bez prądu, czyli dlaczego warto grać w planszówki. Gra gdzieś tam nas integruje, a poza tym rozwija różnego rodzaju zdolności. Pora na szczegóły. Kalisz stara się o dotację z nowego rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Ubiegamy się o wsparcie na realizację dwóch zadań: trwającego remontu ulicy Kordeckiego i ruszającej wkrótce kompleksowej przebudowy ulicy Piwonickiej. A jest o co walczyć. Możemy zyskać około 6 milionów złotych. Ustawą z października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych powołano nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego. Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowe wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Jako miasto Kalisz możemy pozyskać do 60% dofinansowania. Dotyczy to dróg powiatowych i gminnych. To, co jest plusem, mogą w ramach tego programu być realizowane nie tylko jednoroczne zadania, ale również wieloletnie. W ramach jednego naboru samorząd może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie dwa zadania. Kalisz złoży wnioski o przyznanie wsparcia na trwający już remont ulicy Kordeckiego i rozpoczynającą się niebawem kompleksową przebudowę ulicy Piwonickiej. Ulica na przykład Kordeckiego, która kosztuje tam 7 milionów 600. No jeśli tu złożymy wniosek i to się powiedzie, dobrze, bo możemy składać również na te ulice, które zostały rozpoczęte w tym roku, gdzie nie były poniesione nakłady w ubiegłym roku. No to jest proste liczenie. 6 razy 7, 4 miliony 200. Tak, no to są duże pieniądze i duże wsparcie finansowe. Wtedy zaoszczędzając te środki możemy inne rzeczy realizować. Remont Kordeckiego potrwa do końca maja. Daleko zaawansowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej.
układane są już krawężniki, obrzeża i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej tutaj ta czasochłonne to jest właśnie, żeby zakończyć te prace z kanalizacją. Drugim remontem mającym szansę na dofinansowanie z zewnątrz jest przebudowa, a właściwie budowa ulicy Piwonickiej. Tak naprawdę będzie to budowa nowej ulicy, bo wszystko to będzie rozbierane. Tam nie było w ogóle kanalizacji deszczowej, ten kanał deszczowy będzie wykonany w ramach tego zadania. Zatoki autobusowe, chodniki i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie nowa ulica, łącznie z oświetleniem ulicznym i tak dalej. Na budowę około 700-metrowego odcinka miasto ma zabezpieczone 3 400 000 zł. Właśnie rozstrzygnięto przetarg. Gdyby udało się otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych 60% dotacji, wówczas zaoszczędzilibyśmy 2 miliony złotych, a łącznie na tych dwóch zadaniach około 6 milionów. A już w piątek siatkarscy mistrzowie świata, m.in. Bartosz Kurek, Andrzej Wrona, Paweł Zatorski czy Mateusz Bieniek zagrają w Opatówku. W hali imienia polskich olimpijczyków zmierzą się dwa czołowe zespoły męskiej siatkówki Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Oniko Warszawa. Sparingowy pojedynek to jednocześnie charytatywna impreza dla chorującej na raka rzeczniczki prasowej Kaliskiego Ratusza Kariny Zachary. Bilety na mecze rozeszły się błyskawicznie. Dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na leczenie Kariny. Miłośnicy siatkówki, którym nie udało się kupić biletu, mogą zobaczyć transmisję ze spotkania na naszym portalu faktykaliskie.pl. Start o 16. A szczęściarze, którzy wybierają się na mecz, mogą do Opatówka dojechać za darmo autobusami KLA. Powrót również jest bezpłatny. I kontynuujemy temat podróży, ale tych po torach. Kalisja i Andrud wyjechały na nie w grudniu, dając 4 dodatkowe połączenia Kalisza z Poznaniem. A od niedzieli na tej trasie będzie można podróżować komfortowym Elfem. Dlatego dzień wcześniej, w najbliższą sobotę, odbędzie się akcja Wsiądź do pociągu nie byle jakiego. Do najstarszego miasta w Polsce Kalisja i Andrud przywiozą turystów, by ci zobaczyli, jakie atrakcje ma dla nich Grudy nad Prosną. W podróż mogą wybrać się także Kaliszanie. Na co dzień pociągi jeżdżą według ustalonego harmonogramu. W sobotę w ramach promocji Kalisza trasy, po której jeżdżą Kalisja i Andrud oraz Elfów, wyruszy dodatkowy skład. Wyjedzie o 10.33 z poznańskiego dworca i będzie zatrzymywać się na wszystkich stacjach z rozkładu jazdy, tak by do Kalisza przywieźć jak najwięcej Wielkopolan, ale też mieszkańców naszego miasta, którzy zjawią się na jednej z tych stacji. Już w pociągu podróżni będą mogli zasmakować naszego specjału, czyli Andrutów. W Grodzie nad Prosną zjawią się na chwilę przed południem i zostaną hucznie przywitani przez orkiestrę dętą uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Będą mogli też obejrzeć wystawę o Adamie Asnyku i kaliskich obchodach roku Stanisława Moniuszki. Tak spędzą pierwszą godzinę pobytu, później zostaną przewiezieni do centrum miasta. Od teatru przez Aleję Wolności, obok pomnika Józefa Piłsudskiego, przez Most Kamienny przejdą do klasztoru ojców franciszkanów, gdzie będą mogli zwiedzić kościół i klasztor po olbrzymiej inwestycji, jaką Państwo też już podziwialiście i mogliśmy tutaj kaliszanie zobaczyć. Następnie przez główny rynek, wstępując do Centrum Informacji Turystycznej, przejdą do Baszty Dorotki i Skarbca. Kiedy przyjezdni wyruszą na zwiedzanie miasta, Elf Andrud punktualnie o 13 odjedzie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. I ta podróż dedykowana jest Kaliszanom, którzy chcieliby sprawdzić, jak jedzie się nowoczesnym pociągiem. Powrót planowany jest po około 45 minutach. Zapraszamy wszystkich do tego, by zobaczyć to, w jakich warunkach w tej chwili można pociągiem, zostawiając samochód w garażu, podróżować. Przejazdy są bezpłatne, tak samo tutaj zwiedzanie, cała trasa turystyczna, którą przygotowują przewodnicy kaliscy, również jest bezpłatna. Chcemy w ten sposób zareklamować Kalisz, jego zabytki, atrakcje turystyczne. Chcemy pokazać, że warto przyjechać na weekend do Kalisza i zwiedzać nasze miasto. Goście z Kalisza odjadą po 16, a całą akcję organizuje Miasto Kalisz, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Koleje Wielkopolskie, którzy chcą promować podróże koleją i lokalną turystykę.
To będzie prawdziwy maraton. 42 kilometry przebiegną w niezwykłym tandemie. Bartek na specjalnym wózku biegowym i maratończyk Roman Żarnecki z Fundacji Chrześcijańskiego Środka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Wszystko w szczytnym celu, by zebrać pieniądze na organizację Olimpiady Integracyjnej Miszmasz i Przyjaciele. Bartek ma 12 lat i uczęszcza do jednej z kaliskich szkół. Jest chłopcem skromnym, ale pozytywnie nastawionym do życia. Uwielbia pomagać innym. To on marzył o tym, aby w Kaliszu powstał plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Wraz ze swoją mamą w 2016 roku złożył wniosek do budżetu obywatelskiego Kalisza zatytułowany Dzieci na wózkach też lubią się bawić. Udało się. Plac zabaw powstał rok później. Teraz Bartek Powązka ma kolejny cel. Pragnie na wózku biegowym wziąć udział w prawdziwym maratonie, aby zebrać pieniądze na organizację Olimpiady Integracyjnej Miszmasz i Przyjaciele. To będzie ponad 5 godzin biegu. 42 km, czyli pełny maraton. Mamy specjalny wózek biegowy, wygodny dla Bartka, wygodny dla mnie, żeby się z nim poruszać, bezpieczny przede wszystkim. I bierzemy taką inicjatywę, że chcemy przebiec razem 42 km, bo Bartek jest trochę sportowcem, ja trochę też sportowcem, amatorem. Biegałem wcześniej maratony, ale biegałem je dla własnej satysfakcji. Teraz pomyślałem, że warto zrobić coś dla drugich, wykorzystać te kilometry, które są w nogach i wykorzystać to, co jest w głowie i przebiec po prostu maraton razem po to, żeby zrobić coś dobrego, coś wspólnego, coś dla innych. Dlaczego chcesz wziąć udział w takim maratonie, trudnym maratonie? Bo chcę pomagać innym. A ty masz taką naturę, tak? Lubisz bardzo pomagać innym. Tak. I teraz w tym maratonie też będziesz w trakcie maratonu zbierał pieniążki, tak? A na kogo? Dzieci chore. Grupa powstała w 2011 roku tak naprawdę, generalnie żeby wyciągać dzieci z domów na Rajskowie, tak spontaniczne to było oczywiście. No i później przerodziło się to jakby w pomysł taki, żeby też wciągnąć niepełnosprawnych w tą bardziej grupę. O integrację chodziło, no i to się udawało, powoli, małymi kroczkami, no ale stwierdziłem po 5 latach, że przedział tych niepełnosprawnych jest za mały już i trzeba po prostu iść dalej. Szukamy wielu sposobów, żeby tych niepełnosprawnych jak najwięcej było, integrowało się ze sprawnymi i to działa, także to działa, powoli tak się spotykamy, gdzieś tam inicjatywy właśnie typu Romek z kimś. Przygotowujecie się jakoś do niego, do tego maratonu, do tego biegu no, mentalnie? Różnie. Bartek jest sportowcem i to już też dla niego jest duże wyzwanie, bo on lubi jak się coś dzieje sportem, gra w koszykówkę i co tydzień trenuje też jako koszykarz. Klubie w Koninie. Maraton Dbam o Zdrowie Łódź to coroczne wydarzenie biegowe, które trwa przez cały weekend, a my trzymamy kciuki za Bartka i pana Romana. Chińczyk z krablem, monopol bierki. Jeszcze nie tak dawno dzieciaki spotykały się, by wspólnie grać w gry planszowe. Dziś smartfony, tablety i laptopy w dużej mierze zawładnęły najmłodszym pokoleniem. Gry internetowe wyparły te planszowe, a warto sobie o nich przypomnieć, bo niosą ze sobą wiele pozytywów. Przede wszystkim wspólne spędzanie czasu i budowanie relacji. Okazją do tego był pierwszy festiwal gier planszowych u naszych sąsiadów w Ostrowie Wielkopolskim. Gry planszowe są dla nas nie tylko świetną rozrywką i formą spędzania wolnego czasu, ale granie w nie powoduje przede wszystkim powstawanie nowych połączeń nerwowych w naszym mózgu, a to z kolei sprawia, że stajemy się po prostu mądrzejsi, bardziej spostrzegawczy, uważni, nasz umysł staje się przenikliwy i otwarty. A co wydarza się dalej? Dalej nabywamy nowe wiadomości, kompetencje, a to prowadzi nas do otwierania się na sukces. Dlatego w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano Festiwal Gier Planszowych, który był doskonałą okazją do spotkań i spędzenia ze sobą wartościowego czasu. Na pewno jest zadowolenie z tego, że można zrobić jakiś fajny wynik, można się sprawdzić, można z każdą kolejną rozgrywką doskonalić jakieś wyniki, ale wynik też nie jest podstawą. Najważniejszą takim punktem jest dobra zabawa i to, żeby spędzić czas ze swoimi bliskimi albo faktycznie poznać nowych ludzi, bo to jest coś w tym jest, że można przyjść samemu na takie spotkanie, na takie wydarzenie albo na nasze gry co wtorek w Ostrowskim Centrum Kultury. I można przyjść samemu i dosiąść się do stołu, któremu brakuje graczy. Wydaje mi się, że gra może pozwolić dzieciom na sam początek nauczyć się być dobrym wygranym i dobrym przegranym. Nauczyć się, że nie zawsze to przychodzi łatwo, że trzeba czasami trochę się wysilić i że czasami po prostu wygra brat, siostra albo mama, tata, tak? I
No i niestety czasami trzeba będzie to po prostu przyjąć, że dobra, nie udało się tym razem, następnym razem zrobię lepiej albo zrobię inny ruch, można przemyśleć swoją rozgrywkę. Dlatego warto, abyśmy wraz z całą rodziną znaleźli czas na to, aby wspólnie zasiąść przy stole, rozłożyć plansze, pionki, rzucić kostką i zacząć grać. Takie granie to idealny sposób na przełamanie wszelkich barier, pozbycie się negatywnych emocji, a nawet sposób na budowanie relacji. Okazuje się, że gry planszowe można wykorzystywać również w terapii i bardzo dobrze to działa. Oczywiście, to jest tak naprawdę ja w swojej pracy jako nauczyciel i terapeuta wykorzystuję gry planszowe i to przynosi niesamowite rezultaty, ponieważ dzieci, uczniowie, którzy mają różnego rodzaju dysfunkcje, oni tak naprawdę kompensują pewne braki, w ogóle nie czując tego, że oni pracują. Czują to jako zabawę, czują to jako naprawdę przyjemne spotkanie, przyjemne zajęcia, które dają im naprawdę mnóstwo. Jakie gry są najlepsze do pracy właśnie z dziećmi dysfunkcyjnymi? Przede wszystkim to są gry proste w zasadach. Nieskomplikowana mechanika, która mimo wszystko pozwala dziecku się rozwinąć. To są gry, które działają na spostrzegawczość, gry, które działają na połączenie półkul mózgowych, lateralizację. To wszystko sprawia, że to dziecko nabiera pewnego rodzaju pewności siebie, rozwija się przy tym i uzupełnia i kompensuje swoje braki. Stwierdziliśmy, że wybierzemy się, zobaczymy, jakie te gry są dostępne, co można pograć, bo sami też bardzo lubimy planszówki i w zasadzie no, dosyć tak często gramy i od wczesnych lat właśnie takich tutaj dziecięcych różne takie planszówki sobie w domu czasem grywamy. Ja jako dziecko bardzo lubiłam grać w planszówki i też tutaj właśnie w naszej rodzinie tą tradycję kultywujemy. Częściej grają dzieci w planszówki niż w jakieś tam gry komputerowe. Weronika, a wy co tutaj teraz gracie? Widzę, że to jest taka gra czego? Pozory. Aha, gra pozorów. I na czym polega ta gra? No, tutaj jest słowo, na przykład zielone. Tak. I muszę mieć... znaleźć jest zielone słowo. Teraz mam... A tu widzę, że to jest odbicie lustrzane, tak? Tak, też jest lustrzane. Teraz małe i szukam gdzieś jakichś małych. Akurat tu są małe. Teraz szukam 6. A powiedz mi, podobają ci się takie gry planszowe? Lubisz w nie grać? Tak. A z kim grasz, powiedz? No, z tatą, z siostrą, z mamą. Tu jest super, można wypożyczyć sobie gry. I ta gra akurat jest super, bo jest tak spostrzegawcza, trzeba tyle rzeczy zobaczyć. To możesz tą swoją spostrzegawczość tutaj wyćwiczyć, tak? Mhm. I akurat zająłem drugie miejsce. Gra gdzieś tam nas integruje, a poza tym rozwija różnego rodzaju zdolności, spostrzegawczość. Na przykład teraz graliśmy w taką grę, która bardzo, bardzo na to jest nastawiona i gdzieś tam dobrą zabawę nam daje też. W świecie nowych technologii powrót do tradycyjnych gier planszowych to przede wszystkim wzmacnianie więzi rodzinnych, przyjacielskich relacji czy nawiązanie nowych znajomości w realu z prawdziwymi graczami tuż obok nas. A w Kaliszu na spotkania z planszówkami zaprasza w każdą środę Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Fabrycznej. Wspólne granie odbywa się od 16 do 19. W zajęciach mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek. I przechodzimy do sportu. W ostatniej kolejce fazy zasadniczej PGNiG Superligi szczypiorniści Energii MKS Kalisz pokonali na własnym parkiecie wyżej notowany MMTS Kwidzyń. Zwycięzcę spotkania wyłoniły rzuty karne, w których Kaliszanie byli bezbłędni. Gospodarze mogli ten mecz rozstrzygnąć w regulaminowym czasie, bo uzyskane w 9 minucie prowadzenie stracili dopiero na 5 sekund przed końcową seraną. Wtedy goście doprowadzili do remisu 23 do 23. Na szczęście w serii rzutów karnych zdecydowanie lepsi byli Kaliszanie. Wykorzystali wszystkie 4 próby, podczas gdy 2 rzuty przyjezdnych powstrzymali Artem Padasinow i Łukasz Zakreta. My rzucaliśmy już karne w meczu i mieliśmy też dobre pozycje ze skrzydeł. I wygrywa Zakręta 1-1. No i to stwarza sytuację dla Kalisza korzystną, nie? Ale my też jakby myślami już jesteśmy przy meczu z Zabrzem i też przygotowanie już zaczęliśmy pod ten mecz. Dlatego widać było dzisiaj, że nie jesteśmy dynamiczni i też dużo błędów zrobiliśmy dzisiaj, których normalnie nie robimy. I dlatego no, zespół
Gratuluję z Kalisza. Podopieczni Patryka Liljestranda po raz drugi w tym roku pokonali ekipę MMTS-u. W styczniu uczynili to również po rzutach karnych, tyle że stawką tamtego spotkania był awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz. Zresztą tak jak i Kwidzyn, jest to naprawdę dobry przeciwnik, który jest w ósemce, został na szóstym miejscu, także dla nas takie dobre przetarcie przed naszymi playoutami, tak? Że z takimi zespołami też potrafimy wygrywać. Cieszę się tylko można z tego, że naprawdę nieważne, czy dzisiaj te punkty są ważne, czy nie, wychodzimy, po prostu gramy i staramy się robić to, realizować na maksa, ile się da. Dla obu zespołów był to ostatni mecz w fazie zasadniczej PGNiG Superligi. Tę część sezonu kaliski zespół zakończył na 11 pozycji. Triumf nad szóstym MMTS-em jest dobrym prognostykiem przed rywalizacją w fazie play-out. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów, których rozegraliśmy w tym roku. I troszkę może nas napawa optymizmem przed play-outami, ale wiadomo, teraz jest przerwa dwutygodniowa. Trzeba się doprowadzić do porządku i 17 zaczynamy. Marek Szpera jest jednym z dwóch zawodników Energii MKS powołanych na rozpoczynające się w czwartek zgrupowanie narodowej kadry. Pojedzie na nie również Maciej Pilitowski. Tymczasem faza play-out PGNiG Superligi ma się rozpocząć za niespełna dwa tygodnie. O utrzymanie się w rozgrywkach kaliski zespół rywalizować będzie z pięcioma innymi drużynami. Systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Prezentacja psów i kotów, zbiórka darów dla zwierząt, trening oraz porady behawiorystyczne to tylko niektóre atrakcje, jakie towarzyszyć będą drzwiom otwartym w kaliskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. W sobotę 6 kwietnia z okazji ich święta placówka otwiera swoje podwoje, a do udziału w wydarzeniu zaprasza wszystkich mieszkańców, którym nie jest obojętny los porzuconych czworonogów. Więcej na ten temat przeczytacie, odwiedzając nasz portal faktykaliskie.pl. W tym magazynie miejskim to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dzisiejszy wieczór pogodny, 15 stopni na termometrach, ciśnienie niskie 987 hektopaskali, w nocy zachmurzenie całkowite i 11 stopni na plusie. Piątek od rana pochmurny, możliwe słabe opady deszczu, ale w południe się rozpogodzi. Przyjemna temperatura, maksymalnie 16 stopni Celsjusza, ciśnienie wyniesie 989 hektopaskali.